do przodu krzykiem, pierwszy raz jak jest trener. Siadoro! 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 No zdecydowałem się, gdzieś tam namówiono, żeby zostać jeszcze na następny rok. Po tym meczu mi się nie chce. Pracowałem przez wiele lat jako trener piłki ręcznej w Padwie, wcześniej w Hetmanie Zamość, bo piłka ręczna najpierw powołaliśmy sekcję w Hetmanie męską, ale później ze względu na to, że trzeba było zająć się bardziej młodzieżą niż seniorami i dlatego sekcję przenieśliśmy znaczy swoją tą sekcję do Padwy. Wcześniej, chyba o rok, rozpoczął również trener Henryk Grabczak i również stworzył sekcję męską. On również zrozumiał, że z seniorami nie jesteśmy gotowi na to, bo to były małe szanse, a tym bardziej piłka ręczna była w powijakach, w ogóle na całym terenie województwa lubelskiego. I zarówno on, jak i ja zajęliśmy się już szkoleniem młodzieży w Padwie. To się zaczęło w szkole od nauczyciela wychowania fizycznego i pojechaliśmy na zawody. Dobrze, zaczęliśmy wypadać, zaczęliśmy wygrywać. Wygraliśmy igrzyska wojewódzkie chłopców w piłce ręcznej. Później po tych igrzyskach było pierwsze powołanie do kadry województwa lubelskiego, a później, kiedy rozpoczęła się szkoła średnia, na zawodach szkolnych, międzyszkolnych miasta Zamościa zostałem dostrzeżony przez, wtedy nie wiedziałem, że są na trybunach trener Żywicki, z którym później przez długie lata współpracowałem, był moim trenerem. Później współpracowaliśmy, on jako trener i ja. No i jeżeli już byłem w Zamościu, to ta szkoła średnia i wtedy właśnie trafiłem najpierw do Hetmana, a później już na stałe do Padwy Zamość. My jak chodziliśmy ze Sławkiem, czy tam z panem Krawcem jeszcze do szkół, szukając tych nazwijmy to, niekoniecznie talentów, tylko w ogóle chętnych do uprawiania dyscypliny sportu. No i tak po WF-ie, WF-ista nam robił zbióreczkę chłopców. Myśmy się przedstawiali, że reprezentujemy klub i szukamy chętnych do uprawiania piłki ręcznej. Oni tak spuszczali głowę i mówią tak, ręka? Nie, na nogę to bym poszedł, ale ręka? Wiedzieli, no to próbowaliśmy im tłumaczyć, przyjdź, zobaczysz, spróbujesz. No i niektórzy się dali namówić, po 3-4 treningach odchodzili, przechodzili inni. Naprawdę było trudno najlepszych ludzi, chłopców wyłowić. Może wyłowić, to się wyłowiło, tylko zatrzymać. Zatrzymać w piłce ręcznej. No jakie to jest niesamowite trudności. Na przykład mecz wyjazdowy, gdzieś tam chcemy wyjechać, umawiamy się na zbiórce. Jeden zaspał, drugi nie przyszedł, a po drugie jeździliśmy kursowymi środkami lokomocji na mecz do Dublina, czy na mecz do Kraśnika. Tak, MKS Padwa, teraz jak nie robimy? A bo jest koperta. No. Przystajemy Padwa Zamość może, co? Tak, że Padwa, my Zamość. Padwa Zamość! I panowie, pan to co, 6 minut podrzejki, tak? Trener, jak to zwykle bywa, przyszedł do szkoły, zapytał o chętnych, kto chce grać w piłkę ręczną. Ja byłem jednym z tych, którzy się zgłosili i można powiedzieć, że od tamtej pory, takimi bardzo krótkimi przerwami, tam jednak był powrót do piłki nożnej znowu, ale to na bardzo krótko i później już była cały czas piłka ręczna i to już właściwie prawie cały czas w Padwie. W piłkę ręczną grałem od 2006 roku. W drużynie właśnie Padwy Zamość zaczynałem, a pierwsze przygody z piłką ręczną zaczęły się już na SKS-ach w Hrubieszowie, jeszcze jak tam chodziłem do podstawówki. Dużo dało to, że Marcin Zielonka, który jest teraz w tym momencie trenerem młodzieżowym młodzieżowców w Padwie, on zaprowadził mnie na tak zwany SKS jeszcze w podstawówce, to była 4. klasa podstawówki i tam gdzieś tam się bawiliśmy tą piłką tak naprawdę. Pojechaliśmy na pierwszy turniej miejski, gdzie był trener Wiesław Puzia i on gdzieś tam nas zwerbował na pierwszy trening, a też myślę, że takim pobocznym aspektem było to, że potem w 2007 roku nasza reprezentacja w Niemczech zdobywała tam swoje pierwsze sukcesy. W wieku 11 lat przeprowadziliśmy się z rodzicami do Zamościa, z miejscowości też na Lubelszczyźnie z Hrubieszowa. Zacząłem uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 8 na Karolówce i tam kolega, którego pozdrawiam, Piotr Krepeć, zaprosił mnie na trening piłki ręcznej. Był to mój kolega z klasy. Na początku nie wiedziałem tak naprawdę, z czym to się je i stanąłem na bramce. Ale na jednym z turniejów nie było, że tak powiem, zawodników w pole i poszedłem grać już na pozycję rozgrywającego. I tak zaczęła się moja przygoda z piłką ręczną i trwa już prawie 20 lat. Fajnie by było tu wspomnieć, że aktualnie naszym drugim trenerem jest Wiesław Puzia, a był on moim pierwszym trenerem, więc z tego zespołu, w którym zaczynaliśmy, zostaliśmy do tej pory we dwóch. Nasz WF-ista był po prostu trenerem piłki ręcznej i od tego się zaczęła ta moja przygoda z tym sportem i trwa aż do dziś. Jak nastroje przed inauguracją sezonu? Witam serdecznie, nastroje jak najbardziej bojowe. Nie możemy się już doczekać meczu z Sosnowcem. Pierwsza kolejka niestety nas ominęła, jest przełożona. Ale mówię, teraz ten tydzień ciężko pracujemy. Już nie możemy się doczekać sobotniego meczu. Najbliższy mecz nastawiamy się bojowo. Chcemy przywieźć 3 punkty z Wągrowca. Punkt, bramkarz, punkt, bramkarz, także warunki były bardzo ciężkie. Te drużyny męskie, które tutaj funkcjonowały, rozgrywały swoje mecze na boiskach asfaltowych. I to trzeba powiedzieć, że nie najlepszej jakości asfalty. To były takie typowe betonoasfalty, które były niewątpliwie niebezpieczne dla piłkarzy ręcznych. Rozgrywało się w różnych warunkach. No, nie przełożyło się meczu, gdy człowiek przyjechał do Zwierzyńca czy do Biłgoraja i padał śnieg jeszcze, albo padał deszcz. Piłka zamszowa, trudno ją było objąć, a nie mówiąc, żeby wykonać rzut do bramki. No, trzeba było dysponować dużą siłą, to fakt. Bo piłki były też nieciekawe. To nie były takie piłeczki jak dzisiaj. Ale w naszym zespole mieliśmy takiego wykładowcę, pana Jerzaka, który był dobry w rzucie granatem. On rzucał 80 metrów granatem. Więc on jak dostał tą piłę, to już nie było siły. To już wyjąć z bramki. W każdej pozycji. To my tylko graliśmy na niego. A ten pan Jerzak, kapitan wtedy, pamiętam, taki bardzo ciekawa postać. Ja jeszcze zaczynałem, to nie było tej ery kleju, bo ten klej się po prostu nawet by nie trzymał na tym asfalcie i kurzu, ale my zaczynaliśmy, pamiętam, tego nie można było w sklepie kupić, kolega robił to po prostu w domu z żywicy i jakoś tam to podgrzewał i byliśmy jednym z prekursorów Padwa Zamość, który zaczął używać kleju w Polsce. Szanowni panowie, za moment zaczynamy. Pierwszy raz przed własną publicznością. Miejmy nadzieję, że przyjdą ludzie, że nas będą zachęcali do grania, ale też trzeba jakoś mi się odwdzięczyć dobrą postawą. Ja tylko bardzo na was prosił o to, żebyśmy w dalszym ciągu próbowali grać zespołowo. świetnie to smakuje, no nie mogliśmy się doczekać. To jest drugi sezon, który rozpoczynamy samymi wyjazdami, a wszyscy wiedzą, jaka atmosfera jest w zamojskiej hali, więc zarówno my i myślę, że kibice też na to czekali. No świetne uczucie, fajnie tu wrócić. Na początku MKS Padwa była w strukturach Szkolnego Związku Sportowego. To było przez dłuższy czas. Kiedy następowały zmiany tutaj w Polsce, kiedy byliśmy i województwem, te wszystkie przemiany związane ze strukturą państwa, tak samo i klub. Wtedy było bardzo mało pieniędzy, dotowało miasto. I wtedy były już pierwsze próby nawet w 1990-92 roku, kiedy też byłem przez 2 lata prezesem MKS Padwa. Już wtedy próbowaliśmy, że tak powiem, przejść na własny rachunek, na własne konto, żeby działać. I mniej więcej od 2011 roku, kiedy byłem dziennikarzem sportowym w Kronice Tygodnia, no i siłą rzeczy tutaj zajmowałem się też tematyką piłki ręcznej w wydaniu Padwy, piłki ręcznej w wydaniu młodzieżowym, ponieważ tak na dobrą sprawę, owszem, były incydentalne przygody Padwy Zamość z piłką seniorską na poziomie 3., 2. ligi, aczkolwiek no tutaj te próby, te podejścia do piłki ligowej na poziomie seniorskim w przeszłości, w latach 90., 2000 kończyły się z reguły szybkimi spadkami i zauważyłem, że było pewnego rodzaju zrażenie do tematu. Duże znaczenie w szkoleniu młodzieży ma pierwszy trener, ale jeszcze większe moim zdaniem mają ci trenerzy, którzy kształtują tych zawodników w okresie szkoły podstawowej i szkoły średniej, bo tam czekają na nich największe zagrożenia. Młodzież przeżywa wtedy najtrudniejsze swoje chwile okresu dojrzewania i ci właśnie trenerzy wkładają najwięcej pracy i swojego czasu. Takimi trenerami w Padwie Zamość są Damian Morawski, Michał Zielonka, wcześniej Marcin Czerwonka i najlepszym przykładem jest właśnie ta drużyna, która występuje obecnie w Lidze Centralnej. Jak rozpoczęliśmy ten proces, była to 3. liga, 2. liga, 1. liga, no i teraz Liga Centralna. W początkowym okresie byli to tylko i wyłącznie zawodnicy Padwy, nasi wychowankowie, którzy właśnie zostali wyszkoleni przez wymienionych wcześniej trenerów. Trenerze, rozmawiamy po spotkaniu z AZS-u JK Kielce. No na szczęście nie było dreszczowca. Wygrana dość pewna, albo bardzo pewna. No tak, punkty cieszą. Wróciliśmy do tego swojego dobrej gry z tyłu, oprócz fragmentu w drugiej połowie, gdzie kary namnożyły się i musieliśmy sobie radzić w osłabieniu, no ale ta publiczność, 8. zawodnik po raz kolejny nie zawiódł i nas pomógł nam w trudnych momentach. Dziękujemy kibicom, którzy się stawili chyba najliczniej, no, jeśli chodzi o dotychczasowe mecze w Zamościu. No i wiosną 2016 roku prezes Tur zaproponował mi bliższą współpracę przy rozpędzaniu projektu Seniorska Padwa. Wówczas Padwa Zamość występowała w 3. lidze i była oparta o wychowanków, jeszcze juniorów, którzy rywalizowali właśnie w rywalizacji młodzieżowej. No i wiosną 2016 roku drużyna prowadzona przez Tomasza Czerwonkę wyprzedziła rezerwy Stali Mielec, która występowała wówczas w Superlidze, ale miała właśnie 3. ligową drużynę rezerw i Padwa uzyskała awans do 2. ligi. No i właśnie od tego 2016 roku rozpoczęliśmy wspólnie proces budowania marki Padwy Zamość, seniorskiej. I po kilku latach naprawdę można było z całą pewnością stwierdzić, że było zapotrzebowanie, był ten głód sportowych emocji w Zamościu. Skok, super, dobry piesek. Dobry piesek. w całym okresie? Przede wszystkim grałem tutaj z jednym z chłopaków wcześniej w Zawierciu, zadzwonił do mnie, powiedział, że poszukają chłopaka na prawe skrzydło. Miałem tam, akurat tak się złożyło, że otarłem się o koronę Króla Strzelców w pierwszej lidze i jakoś udało się dogadać tutaj z panem Sławomirem Turem i tak jestem. Tak naprawdę szukałem jakiejś opcji wyjścia po skończeniu studium medycznego. Tam skończyłem technikę masażysta. Ogólnie było ciężko znaleźć pracę w zawodzie, a z racji, że się starzeję, więc no już trzeba było pójść w zawód. No i tutaj, no moi drodzy, że tak powiem, stanął Szymon, który w tamtym okresie otwierał gabinet w Zamościu, wtedy na Królowej Jadwigi. Po znajomościach udało się skontaktować i wylądowałem wtedy w drugoligowym MKS-ie. I od tamtej pory tak sobie współpracujemy. Pierwszy sezon był dla mnie czasem rehabilitacji, ponieważ przyszedłem tutaj po kontuzji zerwania więzadła krzyżowego, więc ten pierwszy sezon dzięki też wsparciu klubu mogłem przeznaczyć cały na rehabilitację. Później dopiero zacząłem tak de facto grać już od drugiego sezonu i trzeciego. I to był dla mnie czas, kiedy wracałem do pełni sił i teraz już się czuję, że gram na swoim poziomie. Kontuzję miałem już dużo wcześniej, pół roku wcześniej. W międzyczasie trwały rozmowy właśnie z Padwą Zamość i klub doskonale wiedział, jakiego zawodnika bierze, w jakim stanie, i jestem bardzo wdzięczny prezesowi, że zdecydował się zaryzykować i myślę, że to ryzyko mu się opłaciło. To był jedyny klub, który wyciągnął do mnie rękę, nie? Który we mnie wierzył, że i przede wszystkim chciał zainwestować, tak? Bo no takie były realia, taka była sytuacja, że ten rok czasu musiałem dać sobie na rehabilitację. A moja przygoda z piłką ręczną dotychczas wyglądała tak, że występowałem w juniorach w Kielcach, potem trochę tam występowałem w kadrze narodowej juniorów, po czym przeszedłem do Gwardii. Gwardię reprezentowałem przez jeden sezon, a teraz tutaj będę grał w piłkę ręczną w Padwie. W zeszłym roku prowadziłem zespół Kwidzyna i tam udało mi się ponownie uzyskać taki dość duży sukces z zespołem. Sam jakiś sukces osobisty. Natomiast no, sytuacje, które dzieją się obecnie w niektórych klubach, troszeczkę mnie zaczęły mierzić. Postanowiłem skrócić swoją karierę w pracy w Kwidzynie i postanowiłem sobie, że już nigdy więcej nie będę prowadził zespołu ekstraklasy. Dostałem w tym międzyczasie akurat propozycję z tego klubu. Znałem tutaj paru chłopaków, z którymi pracowałem w Puławach. Wcześniej spotykaliśmy się gdzieś w pracy w kadrze. No i postanowiłem spróbować pracy na tym niższym poziomie. Okazuje się, był to szał dzisiaj. Pamiętamy o tym, że jest kolega obok. To, co powtarzałem od samego początku. Kolega obok może być dzisiaj lepszy ode mnie. Także muszę z nim grać, on nam pomoże, nie pomoże i będziemy wtedy wszyscy razem gdzieś funkcjonowali dobrze. Zapraszam. Dawaj, to robimy. Padwa! Zamość! radość dla wszystkich, my się bardzo cieszymy. Liczyliśmy na to zwycięstwo, tylko nie wiedzieliśmy, że no, pod koniec będą trochę komplikacje, żeby to zwycięstwo osiągnąć. Panowie, wszystkim gratulacje za wygrany. Gratulacje za pierwszą połowę, bo była naprawdę bardzo dobra i pokazaliście, że można grać zespołową w ataku i grać zespołową w obronie. Była chęć walki. Według mnie na początku sezonu nie tyle co nie zagrało, tyle co nie potrafiliśmy postawić takiej kropki na D. Ja tutaj nie będę mówił na pewno o sytuacji, którą mieliśmy z halą sportową, że jednak musieliśmy mieć te 7 meczy na wyjeździe, ale sezon pokazał, że potrafimy wygrywać na wyjazdach i wygrywaliśmy te mecze na wyjazdach, więc tak naprawdę w żaden sposób nie można się usprawiedliwiać tym, że mieliśmy po prostu te mecze pod rząd. Na pewno było to ciężkie, bo niejednokrotnie mieliśmy tylko 3-4 jednostki treningowe w tygodniu, a nie pełne 5, więc też to w jakiś sposób wpływało. Ale wydaje mi się bardziej, że to była kwestia zgrania się, kwestia zaufania sobie na boisku, kwestia zaufania trenerowi przede wszystkim, bo przyszedł do nas nowy szkoleniowiec, który miał swoją wizję budowania tego zespołu. My jednak mieliśmy jakieś tam swoje wcześniejsze przeświadczenia na ten temat. To mówię, to był brak tej pewnej komunikacji, brak zrozumienia zawodników przez trenera i trenera przez zawodników. Także tutaj na pewno to jeszcze nie funkcjonowało dobrze i to musiało troszkę czasu upłynąć, aby te sprawy zagrały. Ale przede wszystkim mówię, to musieliśmy się poznać, żeby w tym momencie lepiej funkcjonować na boisku. Przyszedł taki mecz trochę późno, ale potem już było coraz lepiej. Ja dalej się trzymam tego, że drugi sezon z rzędu nie gramy u siebie. Nie graliśmy u siebie, nie? To jest takie może nieświadome rzucanie kłody pod nogi, ale inny masz nastawienie, jak jedziesz na mecz wyjazdowy, gdzie wiadomo gra się ciut ciężej, bo nie grasz u siebie, nie masz wsparcia swoich kibiców zawsze i tam przegrywasz, ale masz tą świadomość, że okej, w przyszłym tygodniu gramy u siebie i się odkujemy, a inaczej jest, jak grasz x kolejek na wyjeździe i jest to pikowanie, nie? Tu przegraliśmy i w pewnym momencie to morale spada, nie? Że kurde, no dobra, znowu jedziemy, czyli pewnie znowu w czapkę. Przed nami następny mecze, gdzie my będziemy faworytami, ale będziemy musieli pokazać, że jesteśmy lepsi, bo nam tego nikt nie da, chłopaki. Brawo! Tak jest! Dawaj! Padwa! Zamość! Ekipa się zgrywa przez cały czas. Oni są bardzo mocno na pewno zżyci z sobą i to jako grupa funkcjonuje fantastycznie, natomiast mnie jako trenerowi zależy troszkę na innym życiu, tak? Ja bym chciał, żeby oni z sobą fajnie spędzali czas po treningach, żeby się gdzieś tam kumplowali, tak? Ale ważniejsze dla mnie jest to, aby to był kolektyw na boisku, na treningu i na meczu. Nasz zespół naprawdę indywidualnie jest bardzo mocny i uważam, że każdy z tych chłopaków, którzy są u nas w zespole, w innych zespołach Ligi Centralnej byłby mocną postacią. Począwszy od jednego skrzydła do drugiego skrzydła i bramki. Mamy naprawdę bardzo mocny zespół, ale był to też zlepek indywidualności w pewnym momencie. Brało się piłkę pod pachę i won przed siebie, no i albo to jest tak, albo się uda, albo się nie uda. Chwała Bogu, jak się udaje. Jeżeli wtedy jesteś najlepszy, ale jeżeli się bierzesz piłkę pod pachę i zrzucasz tą odpowiedzialność na siebie, bo tak to wygląda i no nie wychodzi, no to niestety jest rekontra i mamy bardzo dobrych bramkarzy, ale no nie zawsze się uda, nie? To jest jednak sam na sam i jak złapią, to super, jak nie złapią, no to jest zamiast +1 jest -2, nie? Bo to jest stracona akcja, prawda? W takich kryzysowych momentach, czyli że na przykład jest akcja na remis i trzeba wziąć piłkę, iść 1 na 1, czy rzucić z drugiej linii, czy dobrze podać do koła. Ale jednak cały mecz i mecze jednak wygrywa się zespołem. Zaczęliśmy grać zespołowo, były takie momenty, że graliśmy naprawdę super i dopóki utrzymywaliśmy to w ryzach i każdy widział kolegę na lepszej pozycji, to wyglądało to nieźle. Tego nie zawsze jeszcze było. To jest dość długa, uciążliwa praca, w szczególności właśnie dla takich zespołów, jakim jest ten. Czasami trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć, ok, zrobiłem robotę, ale tu i tu muszę się poprawić, nie? Bo tego się od nas oczekuje. Czy od zawodników, czy od sztabu. Myślę, że oczekuje się tego, że ta praca musi być z roku na rok lepsza. Każdy się uczy się pracy z zawodnikami, tymi, którzy byli, tymi, którzy są i tymi, którzy przyjdą, pracy ze sztabem, pracy z zarządem, no i to musi się rozwijać, nie? Że panowie gramy na czas. Nie ma takiego grania. Normalnie ustawiamy akcję, gdzie chodzi piła. Chodzi piła. Chodzi piła. Jak panowie zechcą zobaczyć, jak piłka wygląda naklejona, to bardzo chętnie. Teraz oddajemy. Jak my gramy w obronie, to nie dajemy się tak, nie? A teraz tak, niech tam te 5 sekund upłynie, jeżeli by bardzo chcieli, nie? Ale mówię, normalnie gramy, chłopaki, normalnie gramy z mocnym atakiem. Nie bójcie się. Z mocnym atakiem. Dobra? Oni sobie w obronie nie pomagają. Tak jak zrobił podwójny złotorzeł, to... Nie było tam nikogo. Ale ja już zauważyłem na ławce, że Adamuszek on strasznie biernie w obronie. Że on w ogóle nie wychodzi na jeden z blokiem gra. Tak. Spokojnie. Gramy swoje. Dawaj, lecimy. Hej, tam jest kontra w lewo. Cały zespół. To jest to powiedział Tomek. Dzisiaj zagra cały zespół. Tak jest, brawo. Janka się przełamał. Zwróćcie uwagę, że Tomka w ogóle on się nie spodziewali. Co skoczył, to brawo. Skoczył, to brawo. I po prostu już rzucały też padały bramkę. Bo chciał rzucić. Jak Bączek pograł na początku, wszedł orzeł, to w ogóle facet z butów wylatywał. Skoczył wejście. I wtedy podasz do koła. Skocz do i szusiasz. Nie możesz cały czas z miejsca do kołowego wpykać, tym bardziej, że on jeszcze jest młody, jeszcze bardzo mało umie. Nie możesz takiej piłki dostawać, wiesz, na przestrzał. Pójdź w górę, to wtedy zabierzesz lekko zawodnika. Zobacz, jak oni z tym młodym grali koło, nie? Zabierali faceta w jedną stronę, on odchodził i grali jemu tam. I wtedy on łapał, ale nie na wprost. To się bardzo ciężko łapie, naprawdę. Panowie, gratulacje. Super mecz, naprawdę super mecz. Nareszcie wszyscy grali i w obronie, i w ataku. Wysokie zwycięstwo. My ich obserwujemy. Najpierw jako tych małych chłopców, bo przeważnie to jest 4-5 klasa, kiedy robimy nabór, kiedy z nimi pracujemy, kiedy widzimy, jak oni, jak się rozwijają, ale nie tylko sportowo, jak oni dorastają. No i później obserwujemy gdzieś ich tam z dala, bo idą do innych klubów, grają. No i takie później takie też jest miłe zwieńczenie, że gdzieś tam te nasze drogi znowu się schodzą, tak jak tutaj z wymienionymi chłopakami, którzy wrócili i grają tutaj w Padwie. No jest duma, jest jakaś tam satysfakcja z tego, że ta praca, którą wykonujemy, że ona nie poszła na marne, że ci chłopcy też są z tego zadowoleni. Tu trzeba się słuchać trenera. Pamiętam takie momenty, kiedy moi synowie byli w młodszych drużynach, to niejednokrotnie trener, co powiedział, było ważniejsze niż co powiedzieli rodzice. Więc ten autorytet jest bardzo ważny. Bo też chcę coś takiego powiedzieć, że my trenerzy to nam w zasadzie nie można chorować. My musimy być zawsze. Zawodnicy... Jak to zawodnicy różnie, bo muszą też ten czas dzielić na czas, kiedy idą na treningi, kiedy jeżdżą na mecze, ale muszą ten czas podzielić na naukę, zwłaszcza kiedy jeszcze są w tym wieku szkolnym. Myślę, że jak na te moje przygotowania, ta matura, która weryfikowała w sumie moją wiedzę, poszła mi bardzo dobrze i jakby... W jakimś stopniu przygotowywałem się, w jakimś takim dobrym stopniu przygotowywałem się do zajęć. Także myślę, że to piłka ręczna nie miała jakiegoś ogromnego wpływu na moją złą naukę, tak powiem. Ale też i na swój czas prywatny. I jeżeli to jest, to wszystko dobrze jest poukładane i kiedy ta współpraca z rodzicami jest dobra, to oni zostają przy sporcie, oni zostają przy piłce ręcznej, oni kontynuują karierę. Spotkania ze znajomymi to jest rzecz, z którą jakby trzeba było się pożegnać w jakimś stopniu. Wiadomo, że nie jesteśmy odcięci całkowicie od tych znajomych, że możemy wychodzić ze sobą, ale no, różne spotkania, różne takie większe imprezy to raczej ja odpuszczam, żeby być jakby w pełni przygotowanym na następny trening albo następny mecz. I no myślę, że że piłka ręczna jako sport sam w sobie gdzieś tam ukształtował ten charakter i potrafiłem powiedzieć nie, idziemy na imprezę, nie, bo dlaczego, bo jutro mam trening, nie, bo jutro mam mecz, nie, a bo dziewczyny będą, a bo będzie super, bo będzie zabawa, że no zawiruje świat, nie o to chodzi, nie, chodzi o to, że miałem jakiś cel tam w swoim życiu i niektórzy tego nie rozumieli, to szybko nie byli moimi kolegami niestety, ale znajdowałem nowych i gdzieś tam potem miałem taką zgraną paczkę, mimo tego, że chłopcy tam nie trenowali, to też na imprezy chodzili, to ja wiedziałem, że jest czas na imprezę, wakacje, że można wakacje, jak jest lipiec, jak jest czerwiec, że można gdzieś tam pójść, w noc zarwać jedną, drugą, ale mimo wszystko cały czas gdzieś tam trenowałem i żeby tą formę trzymać. Tu się stała fajna grupa, fajny zespół. I potwierdźmy to na boisku. Nic więcej nie potrzeba. Potwierdźmy, że jesteśmy zespołem, że każdemu z nas na czymś zależy. To jest wspólny cel. Nie? Zrobić jak najlepszy wynik, zagrać jak najlepszy mecz. Bo to jest fajne. Nie? Są takie niuanse, każdy po kolei gdzieś taką sytuację miał, każdy, ale jeżeli w tym momencie tego nie będziemy realizowali, to będziemy mieli coraz trudniej, naprawdę, bo te pozostałe zespoły coś zaczęły grać, nie? A nasze możliwości tutaj się odbiło od ściany trochę, nie? A to ja mówię, musimy grać konsekwentnie, musimy grać razem i wtedy będzie cacy. I wtedy będzie naprawdę dobrze, bo ten mecz jeszcze w końcówce był do pociągnięcia, żeby Kac podał piłeczkę tam gdzieś, albo przynajmniej przytrzymał, zagrał kontrę, nie? I tak dalej, będziemy wtedy parę żeby doszły jeszcze. No to tak, mówię, bo to tam też mi tego znaczy. Dobra, panowie, trudno, gramy dalej. Przed nami mecz bardzo ważny. Tak, szłopałem do siebie. Trzeba już wygrać. Ale to mówię, musimy już wygrać po raz. Padwa Zamość! Uważam, że jak już przegrywać, to przede wszystkim po walce przegrywać, co nie? Chyba wolę przegrać tą jedną bramką, dwoma, ale wiem, że to był dobry mecz po walce. Trudno było wyrwać kogoś z piłki nożnej. Raczej z piłki ręcznej przechodzili do piłki nożnej. To było dla nas utrapienie, bo chłopak już coś tam z tej piłki ręcznej liznął. Już był no może nie mówię wartościowym, ale już taki do obróbki. A tu przychodzi na trening. Panie trenerze, przechodzę do piłki nożnej. Ja próbowałem tam z rozmowy i z trenerami, no ale co zrobić? Natomiast pugiel odwrotny. Całe życie chciałem grać w piłkę nożną, będę grał w piłkę nożną. Będę w Zamościu, to chcę zagrać w Hetmanie Zamość. No dobra, taki był plan. Brałem udział w tych kilku treningach i w międzyczasie w szkole, w piątce, w gimnazjum odbywały się zawody takie szkolne, typowe, gimnazjada w piłkę ręczną. No i jako uczeń tam pierwszej klasy, gdzieś się kolega taki Michał Ryń, który trenował piłkę tutaj w Padwie, mówi: słuchaj, ty grałeś kiedyś w Hrubieszowie, może byś przyszedł na trening. No, zgłosił się na ten. Dobra, no mogę na te szkolne, chętnie pójdę. Tam akurat brakowało ludzi do składu. No i tak się złożyło, że udało mi się tam występować na tej licealiadzie, nawet z niezłym skutkiem. I zobaczył mnie trener Żywicki, który był później moim pierwszym trenerem piłki ręcznej w Padwie. Przyszedł na trening mój, kiedy prowadziłem z tą grupą 92 i mówi, że on by chciał do piłki ręcznej. A co ty w tej chwili robisz? No, trenuję piłkę nożną. Ja mówię, piłkę nożną i chcesz do piłki ręcznej? No tak, dojrzałem do takiej decyzji. No to ja mówię, a który trener? Już nie pamiętam dokładnie, który to był trener. Musiałem się pójść skontaktować z tym trenerem. Jak on to widzi, to przejście? On mówi, no ja nie będę wybierał mu, jeżeli chce spróbować, niech tego, gdy mu to nie wyjdzie, to pewnie wróci do piłki nożnej. I po prostu nie dał mi już żyć. Chodził za mną i za moimi rodzicami, żeby zrezygnować z tej piłki nożnej, żebym grał w piłkę ręczną. No, notabene Tomek szybciej został tam, tak powiem, zwerbowany już w podstawówce, tutaj też Hrubieszowie do Padwy, i on już trenował. Ja chodziłem tak troszeczkę na tą piłkę nożną, trochę na ręczną, trochę na nożną, trochę na ręczną, ale na tej ręcznej był fajny klimat, fajni ludzie. No i tak jakoś zostałem, zrezygnowałem z piłki nożnej, zdecydowałem się na piłkę ręczną i nie żałuję. Pamiętajcie o tym, że kolega obok nie jest starego. Wierzmy w siebie, wierzmy, że on może nam pomóc, że on może w tym momencie zagrać lepiej. Jeżeli zagramy dwójkowo, trójkowo, to już jest sukces. Wracamy do obrony. Za wszelką cenę wracamy do obrony. Jak najszybciej ustawiamy obronę. Pamiętajcie o tym, żeby przesuwać tam, gdzie nie ma naszego zawodnika, po rzucie czy po jakich tam fałkach, tak? Który tam gdzieś tam został. Śmiało. Ustawiamy rzut wolny. Niech padnie jedna, dwie bramki z tego rzutu wolnego. Zawsze jest coś z innej sytuacji. Zawsze oni gdzie będą się czuli zagrożeni, że muszą coś tam ustawić. No. Dawaj, walczymy. Padwa Zamość! Niech każdy z was sobie przemyśli tą drugą połowę, bo każdy z was coś znajdzie swojego, nie? Gdzie w obronie gdzieś źle zagrał, że w ataku za szybko rzucił, że nie tam zaatakował. Spokojnie. Więcej w miarę w kumpla, bo tego brakuje. Jak idzie wrzutka, to już jest zaufanie. To już jest zaufanie. A to tak samo z takim zaufaniem grajcie inne akcje. Bo potraficie to grać, ale mówię, nie podpalajcie się. Nie podpalajcie się, grajcie dłużej, spokojnie piłą, wtedy się o wiele łatwiej gra. O wiele łatwiej wtedy się wraca. W obronie jeszcze jest problem, nie? Kacu. Jest problem w porozumieniu między trójkami, zamknięcie. Ale było dobrze. Było naprawdę parę fajnych akcji, gdzie rzeczywiście super się pobronili. Dzięki, Kuba, że z taką kulturą zagrałeś i wszystkim pozostałym panowie gratuluję. Poniedziałek chmurny. Dzięki za walkę. Brawo panowie. Padwa Zamość! Dzięki Maty. Idziemy w tym wieku. Tu też jest ważne to, co też chcę podkreślić z rodzicami, bo na przykład bardzo dobry kontakt miałem z rodzicami Tomka Fugiela. Bardzo dobry miałem też kontakt z tatą Karola Małeckiego. Do dzisiaj się spotykamy, do dzisiaj rozmawiamy. Także, a poszło o to, że przez ten kontakt, bo z Karolem to nie było tak wszystko fajnie, jak dzisiaj jest, że Karol dzisiaj jest bardzo, to znaczy dobrym zawodnikiem, że chce to robić, co robi, że chce grać w piłkę ręczną. Natomiast Karol nie zawsze chciał grać w piłkę ręczną do końca i były takie momenty zwątpienia i tutaj ta moja współpraca właśnie z tatą Karola, no, jak gdyby przełożyła się na to, że Karol został przy piłce ręcznej. Bardzo się cieszę, że Karol jest z nami. Paweł Puszkarski rozpoczynał u mnie jako taki praktycznie dzieciak. Przyprowadził go ojciec, miał taką specjalną mniejszą piłeczkę i wtedy się bawił z kolegami o 2-3 lata starszymi. No i stąd to taki był talent niesamowity. Warunki jak warunki, to wiecie panowie, ale niesamowity chłopak. Także też się chciałbym nim pochwalić. Mieszkamy w jednym mieszkaniu, to trudno nie spędzać dużo czasu z Miłoszem. Miłosz jest ekstrawertykiem, więc nie miał problemu z nawiązaniem relacji zresztą z pozostałą częścią drużyny, więc no dobrze wszedł do drużyny i też wnosi to coś też. Tak, Bączek jest nowym nabytkiem, na pewno on się musi jeszcze wiele uczyć i on miał takie troszeczkę zloty i upadki, tak? Tam troszkę miał sprawy związane z kontuzją i czasami tam mu się gorzej grało, natomiast jeżeli on się ustabilizuje, a uważam, że jest w stanie się ustabilizować na tych 5-4 bramkach w meczu i w obronie stanie się jeszcze bardziej skutecznym, to będzie to bardzo wartościowy zawodnik. Ja już powiedziałem, że trzeba wszystko zrobić, żeby Bączka zatrzymywać na kolejne sezony, bo to będzie na pewno podstawowy zawodnik tego zespołu. No chłopak jest młody, musi się jeszcze uczyć dużo, 20-21 lat, wtedy to wiesz, no, wszedł w piłkę w Ligę Centralną, warunki ma dobre, ma lewą rękę, jest w miarę dynamiczny, mógł być jeszcze bardziej, trochę więcej odwagi i on będzie grał na pewno. Tylko to wszystko zależy od tego, czy nie będzie łapał żadnej kontuzji po drodze i myślę, że będzie dobrze. Chłopak gra w prawo, w lewo, umie podać do koła, do skrzydła nawet też czasami się zdarzy. Nie wiem, czy to przypadkiem, czy nie, ale zdarza mu się. Także jak mnie obsłuży ładnie 2-3 razy w meczu, to dla mnie super gość jest. 2-3 razy, nie trzeba więcej. Dobra, panowie, nie trzeba nikogo motywować, doskonale wiemy, o co gramy, wiemy, dla kogo gramy. Gramy dla siebie, ale gramy też dla kibiców. O tym trzeba pamiętać. Z tego, co zawsze my opowiadaliście, że Przemyśl jest traktowany jak takie małe derby i dodatkowo takie emocje z tym związane na pewno są i będą. Wiecie o tym, że oni grają mecz bardzo ważny, jak każdy następny dla siebie, bo bronią się przed spadkiem. Także na pewno ta motywacja u nich jest ogromna, ale jestem przekonany, że motywacji nam nie zabraknie. to włoży więcej serducha, więcej dokładności, więcej pomysłu, ten wygrywa. Serducha wam nie można odmówić, ale spokoju, zimnej głowy, tego wam życzę. Zaczynamy od obrony. Odnoście tego meczu. No nie chcę w tym momencie odpowiadać, ale no zdecydowałem się, gdzieś tam namówiono, żeby zostać jeszcze na następny rok. Po tym meczu mi się nie chce. Nie chcecie grać z sobą. Nie chcecie grać z sobą, chłopaki. Każdy piły od Tomka, bo przeszkadza i aby do przodu. A tam, gdzie można podać piłkę, to aż wstyd było, że nie ma miejsca. 4 ludzi, kurczę, bez żadnych problemów. Krok do przodu zagra. Nie umiecie się bawić w piłkę ręczną. Nie umiecie się bawić. A to jest piękna zabawa. Podasz 2-3 razy i jest fajne miejsce. Czy samemu, czy komuś. Dziękuję. Fajnie graliście, wygraliśmy, ale to jest do dupy taki mecz. Przed takim meczem wygrywacie się dzieło bramkami. Padwa Zamość! Siala, nie gramy jakiejś podwórkowej ligi, poważna liga. Ja miałem okazję pracować z trenerem Markuszewskim już wcześniej, jak byłem powoływany do kadry młodzieżowej, był asystentem trenera. Bardzo dobry szkoleniowiec, z bardzo dużym, bogatym warsztatem wiedzą na pewno na temat sportu, więc jeśli chodzi o to, to tutaj można tylko klaskać i się uczyć. Był najlepszym trenerem wybrany przez kapitułę Ligi PGE Superligi, przychodząc do nas najlepszym trenerem w Polsce. Więc przychodzi do nas znana osobowość, ma do czynienia z zawodnikami, ale realia są troszeczkę inne. To nie jest klub superligowy, to nie są zawodnicy, którzy grają, nie żyją zawodowo tylko z piłki ręcznej. To zawodnicy, którzy łączą pracę zwykłą, studia z grą zawodniczą i my nie mieliśmy treningów, trenujemy owszem 5 razy w tygodniu, o 5 jednostek treningowych, w Superlidze jest 7-8. W moim odczuciu jest to trochę inny system prowadzenia treningu, bardziej ułożony, ale nastawiony na taki trochę większy reżim, więc ta eksploatacja zawodnika jest większa, ale to z drugiej strony przynosi swoje plusy na boisku. Tak? Jesteśmy w stanie dobiegać te 60 minut, gdzie zawodnik już oddycha rękawami. Bardzo się cieszę, że taki trener jest w naszym zespole, bo bardzo ciężko teraz o takich szkoleniowców z takim, że tak powiem, repertuarem różnych taktycznych zagrań. I trener jest taki, że potrafi odpowiedzieć w momencie na jakieś pytanie, które ty masz. Więc i tutaj ja uważam, że przede wszystkim jest świetnym człowiekiem. Przede wszystkim jest bardzo fajnym człowiekiem, który potrafi rozgraniczyć rzeczy prywatne od rzeczy sportowych, a jeżeli robimy pracę, to robimy pracę, jest czas na śmianie, jest czas na zabawę, także tutaj same plusy, że tak powiem, jeśli chodzi o trenera Markuszewskiego, nie mogę powiedzieć złego zdania na tego człowieka. Bardzo dużo rozmawiamy, czy to po treningu, czy to przed treningiem, czy po meczu, zwłaszcza po meczu, kiedy jest sporo do powiedzenia, rozmawiamy i no wiadomo, on to musi przetworzyć, on to musi przemyśleć i musi później podejmować decyzje. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że ta współpraca jest bardzo dobra, także oby tak dalej. No ja jestem dość impulsywny, jak to widać chyba jest, tak, że nie jestem w stanie usiedzieć na ławce, muszę gdzieś tam latać, skakać, krzyczeć, ale taki byłem zawsze i emocje są ogromne. Z perspektywy czasu to jest duża zmiana, nie? Bo na początku no to czacha się gotowała, nerwówka straszna, nie? Bo o kurde, ten się rozwalił i jest strasznie. Teraz podchodzę do tego, można by powiedzieć, na zimno. Czasami nawet, wiesz, się wyłączam i mi to pomaga pracować, nie? Bo emocje wtedy nie rządzą ciałem i głową i jest spokojniej. No ale są takie mecze, gdzie górę biorą emocje i rzeczywiście zaczyna być trochę chaos, a jeszcze jak ci się zawodnik sypnie, no to tam różne dziwne rzeczy się za ławką dzieją, nie? Także tak, no tak jak każdy gdzieś tam mam jakiś swój rytuał, no jest ten pełen fokus na meczu, nie? Także tutaj te emocje staram się tłumić. No ale kurczę, no jak wygrywamy, jest zajebiście, jak jest fajny mecz, to też jest zajebiście, nie? Także jak najbardziej, mimo że może czasami tego nie widać, nie? No to gdzieś tam ta głowa jest jeszcze w meczu i się to przeżywa najczęściej, najbardziej się to przeżywa po meczu. Odkładam sobie emocje na po meczu i pomaga mi takie analityczne myślenie w trakcie meczu. Chcę się skupić na tym, co mam do zrobienia, a emocje dopiero jakby przeżywam po meczu i dopiero gdzieś tam z nimi pracuję i zastanawiam się, co z nimi zrobić. W trakcie meczu też musisz uciekać od tych emocji, nie? Bo im chłodniejsza głowa, tym ty jesteś spokojniejszy i podejmujesz właściwe decyzje. Łatwiej podjąć przynajmniej te decyzje, ale nie da się od tego uciec, no bo porzucie bramki to rozpiera cię energię czasem. Albo jak dobrze podasz kole, to zrobisz miejsce. To satysfakcja wychodząca ze środka. Te emocje się często zmieniają. Zależy może od wyniku meczu, zależy może od w ogóle tego, jak ja wyglądam na boisku, jak się prezentuje, ale myślę, że głównie są to pozytywne emocje, które tak bardziej nakręcają do gry. Bycie prezesem to chyba najbardziej to się przeżywa tak nerwowo, bo jednak gdzieś tam z boku się jest, nie ma, przynajmniej ja nie chcę wpływać na decyzje trenerów na boisku czy w czasie meczu, więc są to na pewno dużo większe nerwy na to, obserwując mecze, czy w naszej hali, czy gdzieś na wyjeździe. Ja przeżywam to przynajmniej, bardziej się stresuję, będąc tutaj tym trenerem, prezesem czy działaczem. Ostatnie treningi były fajnie, naprawdę byłem zadowolony, bo parę chłopaków jak i Kacu i Radek to próbował, i Bajba, i Tomek, że próbowaliście grać na kontakcie w obronie. I super. To jest fajne, bo nareszcie zaczynamy grać taką dojrzałą piłkę ręczną, lecz mi się to będzie potrzebne. To pamiętajcie o tej rzeczy, żebyśmy czasami tam gdzieś nie skakali w dwójkę razem, nie? Jak jeden idzie, to drugi zamyka i to tak ewidentnie. Jak trójka wychodzi, to dwójka zamyka, druga trójka zamyka, nie? Radek tutaj z Kacem, jak będzie grali razem, to było solidne i tak przemyślane. To samo Bajwa, tak, jakby grał z Kacem. To będzie musiało być tak bardzo mocno przemyślane, nie? Że wyjście fajne, to wtedy kontakt. Jak będziecie czuli, że gdzieś ucieka, to spróbujcie to przerwać, żeby nie było tego problemu powrotu, bo wtedy przeważnie gdzieś tam brakuje tych 5 cm. W ataku, z mocnym atakiem, ustawić konkretne granie. Grajcie dłużej, grajcie solidniej, niech ta piła przejdzie raz, drugi, trzeci, będzie wracała do drugiego miejsca. Poszukacie koła, poszukacie rzut. Pamiętajcie i Radek i Dawid, żebyście zastawiali mocno. Mocno zostawiać, nie bójcie się i zawsze twarzą do piłki. Tyle. Solidnie panu dawaj, panie, robota. Ten mecz trzeba dzisiaj wygrać. Dawaj to robi. Tam na półna, bo czekają. Pan ma! Jak się kibicuje tacie przed meczem, żeby tata był zmotywowany? Spójrz, panie kochany. Tak się kibicuje przed meczem. Jesteś tam ten? Czy jesteście na meczu? Widzimy się na meczu? A jak się jeszcze śpiewa? Padwa Zamość, KPE. Także ogień. Ogień. Ośmiu do przodu jest tylko 3. W dalszym ciągu mówię, dobry mecie. Damy nieźle w obronie i nieźle w ataku. Chciałbym tylko na jedno zwrócić uwagę, bo co mówiłem na czasie. Tracimy bramki przez własne błędy. I to jest najgorsze. Bo mówię, jak gramy, coś tam rzucamy, nie rzucamy, oni grają dalej. To jest normalna walka. Szkoda, to jest kolejny mecz, który powinniśmy wygrać, bo wydyktowaliście warunki i ten mecz powinien być spokojnie wygrany. Uważam, był jeden z łatwiejszych meczów tam niż tylko naszych ostatnich grań, bo to nie było na zwycięstwo jedną bramkę, na zwycięstwo 8-10 bramkami, bo taka przewaga nasza powinna być. Same nierzucone bramki z kontry, bezpośrednio, panowie, to daje to taką sytuację. No niestety trzeba być skoncentrowanym w każdej sytuacji. W dalszym ciągu mamy potężny problem ze środkowymi grającymi. No nikt nie potrafi zagrać na środku, nie potrafi związać 2 na 2, zagrać. I w tym momencie bardzo ciężko nam się gra na bocznym rozegraniu. Tutaj jest problem. Ale fajnie funkcjonowała obrona i to w różnym ustawieniach, bo i Radka nie mogliśmy tam wstawić, i grali młodzi, i grał Mateusz bardzo dobrze w nas w ataku, tutaj no, fatalnie. Mówię ci, to nie są ilości, trzeba szukać innego rozwiązania, a nie pchać się gdzieś tam, bo to będą ofensy, nie? Samo gdzieś skiba za dużo błędów przy przekroczeniu linii, czy tam gdzieś ofensywnym, także to jest taka rzecz, którą tutaj musicie się nauczyć. Generalnie mówię, był fajny mecz. Fajnie graliśmy, natomiast znowu zabrakło tego, o czym mówimy od samego pierwszego dnia, jak żeśmy się spotkali. Nie ma konsekwencji, nie ma kolektywu. Gramy, fajnie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, fajnie, wygrywamy, gramy, coś tego. I naraz się okazuje, że jeden facet będzie pił pod pachę, 3 akcje w błędzie. Następnie 3 akcje w błędzie. Szkoda, bo to był naprawdę nasz mecz, panowie. Dobra. Dzięki. Zamość. No cóż, co można sądzić o zamośckich kibicach? Można powiedzieć, że to są najlepsi kibice i ostatnio nawet jak mieliśmy jeszcze współpracę z Niemcami, którzy też nas tam wspomagali, przychodzili, bardzo nam kibicowali. Była taka sytuacja, że przyjechał jedna z kibiców drużyny przeciwnej. No i tam się z bębnami, z flagami rozkładali, tak, mi tak mówili, że oni tu zaraz jak zaczną, no więc nie mieli szans zacząć, bo ich nie było słychać po prostu. nie mieli żadnej najmniejszej szansy. Myśmy jeszcze mecz wygrali, ale nasi kibice niestety dla nich, dla nas stety nie dopuścili do tego, żeby byli słyszalni na boisku. W ogóle nie spodziewałem się nigdy, że będę grał przed taką publicznością, której doping naprawdę czuć i której ten doping pomaga. Jakby no, kocioł nasz, ten główny sektor, w którym są kibice, którzy najbardziej dopingują. No, słychać ich po prostu na całą halę i po tej rzuconej bramce, gdy się usłyszy swoje imię i nazwisko, no to aż chce się grać dla tych ludzi naprawdę. W Polsce całej mówiono, że naprawdę, że ta Padwa Zamość ma niesamowity klimat, no i to nas jakby pcha do przodu, żeby robić to dalej i chcemy w to angażować mocno kibiców, jakby po prostu przełamywać z nimi. Jesteśmy praktycznie obok, na boisku praktycznie oni są naprawdę tym naszym ósmym zawodnikiem i to jest niesamowite, jak jest taka wrzawa, takie wsparcie, to naprawdę nasze serca biją w rytmie tych bębnów uderzeń wybijanych przez naszych kibiców czy oklasków i to po prostu naprawdę niesie. Zespół stara się grać na parkiecie, natomiast my staramy się na trybunach rozgrywać również swój mecz. Co widać, czy szczególnie podczas meczów u ziemi, ale i też na wyjazdach, gdzie tak naprawdę tym dopingiem staramy się mniej zespół, staramy się aktywnie reagować na sytuację na parkiecie, żebyśmy po prostu wszyscy stworzyli jedną Padwę, żebyśmy byli jednym zespołem, czy na boisku, czy na trybunach. Tak z pełną świadomością. Myślę, że w tym sezonie co najmniej 2 mecze to w dużej mierze kibice nam pomogli w wygraniu tego meczu. Mówię tych meczy takich, które były na styk. Nieraz nam się wydaje zawodnikom, że jesteśmy zadowoleni z meczu, który dla kibiców jest słaby, można powiedzieć, bo nudny. No, zagrali, przejechali się, wygrali dychą 15. My się cieszymy, bo zrealizowaliśmy wszystkie cele. A kibice cieszą się z takich meczów, że jest to na styku. I mówią, o, znowu w końcu mecz był na styku, super. No ale dobra, no ale były karne, wygraliśmy po karnych, straciliśmy tam. Nie, ale były te fajne emocje. Jeszcze miałem taką fajną sytuację, że akurat byłem w restauracji ze swoją dziewczyną i podszedł do mnie właśnie pan kelner i tak powiedział, że o, pan Miło, że pana znam, super mecz, bo to po meczu było, już nie pamiętam, chyba z Mielcem, i powiedział, że super pan zagrał mecz, że ja oglądam, jestem fanem Padwy, cieszę się, że pan tutaj gra, także bardzo miło. I naprawdę wszyscy zawodnicy z innych zespołów, działacze zazdroszczą tego, że w Zamościu jest tak fantastyczna publiczność, że są tak fajnie reagujący, że są tak przygotowane mecze. Bardzo nas cieszył przede wszystkim bardzo często słyszane głosy, czy ze strony drużyn przeciwnych, czy obserwatorów z ramienia Związku Piłki Ręcznej, że atmosfera na trybunach w Zamościu jest niedościgniona w Lidze Centralnej i jest jedną z czołowych publiczności, jakości dopingu w skali całego kraju. Nawet były sytuacje, w których można było zauważyć w innych zespołach, jak jechaliśmy na przykład do nich na mecz, że wykorzystują pewne rzeczy, które zespół zobaczył u nas. Klaskacze, jakieś tam wyprowadzenia zawodników i tak dalej, muzyka, światła, więc naprawdę czapki z głów dla osób wiadomych, które tutaj nie będę wymieniał z imienia nazwiska, każdy będzie wiedział, o kim mówię. Naprawdę robią ogromną robotę. Od osób, które przychodzą przed meczem, ustawiają banery, od osób, które ustawiają flagi, po osoby, które cały mecz z potem na czole walą w te bębny. Także tutaj pod tym względem jest naprawdę wielki szacunek dla naszych kibiców. Mimo tego, że czasami przegrywaliśmy, to też byli z nami. I to jest szalenie ważne. I zawodnicy to czuli, także na pewno im się łatwiej grało, bo w tym momencie czuli, że mają kogoś z boku, kto ich docenia, ich pracę, ich granie i cieszy się razem z nimi z wygranej. I to było szalenie ważne. Nie jest ważny wynik. Mamy świadomość, że zawodnicy, że nasz zespół, czy na parkiecie, czy my na trybunach, dla nas nie ma znaczenia wynik. Wiemy, że dajemy z siebie wszystko. Wynik jest wypadkową wielu różnych czynników. Nie zawsze się wygrywa. Niemniej ważne jest to, żeby po meczu mieć to czyste sumienie, tą pewność, że daliśmy z siebie wszystko. Jeżeli przeciwnik był mocniejszy, trudno. To jest sport. Niemniej nie możemy mieć poczucia, że można było dać z siebie więcej. Jeżeli damy z siebie maksa, to nie ma znaczenia wynik. Będziemy z siebie dumni. Jeśli chodzi o kibicowanie Padwie, to tak naprawdę kibicowanie rodzinne, bo jak dzisiaj możemy zauważyć, zresztą tak było na samym początku też, że kibicowali od najmłodszych dzieci do starszych, bo przychodziły pokolenia na te mecze, czego nie widać na przykład jeśli chodzi o piłkę nożną, a tutaj można było to zrealizować, więc myślę, że to było też takie fajne, że można było przyjść z dzieckiem, można było, żeby dziecko popatrzyło, pobawiło się, nie było to długo. Także myślę, że to ma ogromny wpływ, że możemy kibicować rodzinnie, pokoleniowo. Zależało nam na tym, aby Padwa Zamość wraz z postępem, jeżeli chodzi o poziom sportowy, też budziła jednoznacznie pozytywne emocje i była przede wszystkim klubem rodzinnym. I chociażby lata 2018-19 to zauważalna obecność całych rodzin. Od małych do dużych, od najmłodszych do najstarszych. Naprawdę wnuki z dziadkami, z rodzicami, dzieci. Naprawdę ten przekrój pokoleniowy był zauważalny. Idziesz w weekend na mecz Padwy, małe domowe święto, zabierasz bąbla ze sobą, nie? Jesteś pewny, że on nie będzie słyszał na trybunach kurew, szmat i innych dziwnych inwektyw. No to buduje, nie? I przede wszystkim ta atmosfera, jaką robił kibice, no jest mega pozytywna. I to czy sztab, czy zawodników napędza do działania, nie? No bo w sumie, kurde, my gramy dla tych ludzi, nie? Gdyby ich nie było, ciężko byłoby o cokolwiek więcej. A z drugiej strony, im my bardziej będziemy się rozwijać, tym ich będzie więcej. Także jak następnym razem zagramy z Viva, to hala będzie pękać w szwach. Wsparcie z trybun jest tutaj nie z tej ziemi. Ej, chodźcie na chwilę. Panie Jacku, zdrówka, cały Zamość, cała Padwa. Jesteśmy z tobą, Jacu, walcz tam. My walczymy tutaj na boisku, brakuje nam ciebie, czekamy i mamy nadzieję, że jak najszybciej w pełni zdrowia będziesz z nami. Do zobaczenia. Tutaj jest taki bardzo ciężki temat, bo niestety teść już nie żyje i wiemy o tym, że tutaj chłopaki wiedzą, jak dużo on dla naszego zespołu, jaką częścią naszego zespołu był. Zawsze wspierał nas na meczach, zawsze jeździł na wyjazdy, zawsze był na tej syrenie, chłopaki go znali. I też ostatnią rzeczą przed wypadkiem, jaką zrobił, to właśnie oglądał nasz mecz. Więc tutaj mega ukłony dla chłopaków, że nagrali coś takiego, bo wiem, że on to później oglądał, słyszał i po prostu uważam, że tak, to jest bardzo duże wsparcie w takich momentach, bo tak naprawdę każdy kibic, każda osoba, która przychodzi, jest częścią tego zespołu. Wtorek miał być w sobotę, wypadek miałem jako przyszedł we wtorek. W czasie rehabilitacji i powrotu do zdrowia po wypadku wydarzył się miły gest. Też to pokazało, że drużyna trzyma się w kupie, że jest jak rodzina i odpłynie miły gest, gdzie 2 tygodnie po wypadku, jak dobrze pamiętam, odbył się mecz wtedy, to było o drugiej linii. Jeżeli dobrze pamiętam, to z Zagłębiem Sosnowiec nawet i chłopaki na ten mecz wyszli w koszulkach ze Słowianami na koszulkę, że Igor, trzymaj się, jesteśmy z tobą. W międzyczasie też dostałem wiele wiadomości od chłopaków, którzy grali w Padwie, którzy są z Zamościa i gdzieś tam razem graliśmy albo się znaliśmy, ale aktualnie w tamtym okresie grali poza swoim klubem macierzystym. Wiele wiadomości wsparcia, zapytań jak się czuję, czy mogą jakoś pomóc, czy wszystko będzie dobrze, że spotykamy się na boisku. I to bardzo buduje, to bardzo pomaga w okresie rekonwalescencyjno-rehabilitacyjnym, gdzie tej siły potrzeba bardzo dużo. Nie tyle co fizycznie, bo wszystko da się wypracować, ale bardziej psychiczne i takiego podejścia stricte mentalnego, że Jest sens po to, żeby się rehabilitować, jest sens po to, żeby wracać. Coś się kończy, coś się zaczyna i nie można, jakby na moim zdaniem tak, nie można na siłę się trzymać, powiedzmy, tego miejsca tutaj w swojej tej drużynie. Ja uważam, że sportowo swoje już zrobiłem i czas jest na dalszy rozwój tego zespołu. I myślę, że moja osoba może by jeszcze była w stanie na boisku wnieść coś, natomiast myślę, że bardziej mogę pomóc od zaplecza w tym momencie i to jest chyba, to był najlepszy czas, żeby zrezygnować. W mojej ocenie była przemyślana decyzja. Nie chciałem się w cudzysłowie sportowo rozmieniać na drobne. Zakończyłem w sezonie, który był najlepszy, tak naprawdę mój najwyższe miejsce, największa ilość punktów na drugim poziomie rozrywkowym w Polsce. Zrezygnowanie z grania to jest jego decyzja, ale super, że zostaje przy klubie, nie? Bo dalej może kreować tą swoją wizję klubu, może dalej pracować nad nim i perspektywa, spojrzenie z perspektywy, powiedzmy, byłego zawodnika na problemy zespołu, na problemy zawodników czy sztabu jest trochę inne, niż by przyszedł człowiek z zewnątrz, nie? I spoko, ja będę członkiem zarządu, ale nie wiem, co się tam działo, nie wiem, czego wy potrzebujecie, nie? Więc dalej to jest dobry duch zespołu, ale tak jak mówię, to jest jego decyzja, nie? Znaczy tak, to jest jego decyzja, wiem, że to jest w pełni świadoma decyzja, że on to zrobił, że on to skończył, tą przygodę, bo karierę to się śmiejemy, że miał Messi, Ronaldo i cała reszta. My wszyscy mamy przygody sportowe. Na każdego zawodnika przychodzi taka chwila, że po prostu musi taką decyzję podjąć. I wszyscy dziękowaliśmy Szymonowi, bo rzeczywiście fajną robotę zrobił dla Zamościa, grając poza Zamościem. Fajną robotę zrobił tu, przychodząc i pomagając stworzyć ten zespół. W tej chwili, w tym sezonie pomagał grać, natomiast powiedziałem mu wyraźnie: Szymon, dzięki za to, co zrobiłeś dla tego zespołu, natomiast w tej chwili twoja praca po drugiej stronie będzie o wiele cięższa niż zawodnika, także to, że on zrezygnował, to nie znaczy, że ta odpowiedzialność z niego spada. Jakby to ocenić z perspektywy czasu? Tutaj jest taka sytuacja, że może na pewno i na trenerach, i na prezesach jest duża presja. Wszystko zależy od tego komfortu, jak uda się, szczególnie tutaj w sprawach tych organizacyjnych, szczególnie zamknąć budżet, zorganizować tą pracę i te wszystkie aspekty sportowe i pozasportowe. Wszędzie trzeba się do tego przyłożyć, nie ma nigdzie lekko. Na pewno trzeba dawać z siebie wszystkie umiejętności, pracować na 100%, jeśli chce być dobrym prezesem, dobrym trenerem czy dobrym zawodnikiem lub współpracownikiem, bo czy masażystą, czy w każdej innej dziedzinie tutaj, która otacza sport. Jest fajny, bo ogólnie dzieciaki chcą chyba uprawiać sport, nie? To jest jakaś fajna odskocznia, tylko to trzeba pokazywać, nie? Że można i co to za sobą niesie. Często, mimo że nie widać, jestem na siłowni, no i widać tych dzieciaczków, nie? Że gdzieś tam przychodzą, sobie te ciężary próbują podnosić, bardziej w kierunku jakiejś tam kulturystyki, podnoszenia ciężarów. Więc dlaczego by ich nie ściągnąć przy okazji na halę, nie? Jeżeli jest to chłopak w wieku 10-12 lat, tak jak ja zaczynałem, to zobaczę, że piłka ręczna jest to tak naprawdę kilka sportów w jednym sporcie. Mamy tam bieganie, mamy tam czasami nawet zapasy, mamy tam tak naprawdę taką walkę wręcz, mamy tam troszkę wyskoków, rzutów, i tak dalej, i mamy tam przede wszystkim dyscyplinę. I uważam, że piłka ręczna może naprawdę ukierunkować takiego młodego człowieka, bo jest to sport wymagający nie tylko, nie obrażając tutaj innych sportów, biegania na przykład za piłką i kopania, czy tam rzucania do kosza, bo to też jest bardzo ciężki kawałek chleba i bardzo ciężka rzecz, ale piłka ręczna jest taka bardzo urozmaicona, że tak naprawdę każda cecha motoryczna dzięki temu, że grasz w tą piłkę ręczną dla młodej osoby bardzo cię kształtuje. Ale to są też wyrzeczenia i to jest najtrudniejsze moim zdaniem obecnie w byciu sportowcem, czyli wyjście na imprezę, na piwo. Tego się nie robi. Jak chcesz być dobry i robić to porządnie i chcesz wytrwać w tym, tak jak mówiłem wcześniej, chcesz też w tym trwać, to trzeba poświęcić wiele rzeczy. I uważam tak, że piłka ręczna nie jest to łatwy sport, nie jest to aż tak bezpieczny sport, ale sport, który na pewno bardzo fajnie pokieruje młodą osobę w swoim dorosłym życiu. Ale no to trzeba wyjść do tych dzieci, nie? Pokazać im, co my możemy zaoferować, jak to wygląda, no i pokazać takie rozpoznawalne twarze, nie? W tym momencie w Polsce no na pewno wszyscy kojarzą Wiwę i Płock, nie? Za parę lat wszyscy będą kojarzyli KPR Padwa. W Zamościu myślę, że jesteśmy, nie kłamiąc, drugą potęgą po Hetmanie, jeżeli chodzi o sporty drużynowe, nie? Więc no, trzeba to wykorzystać i jak najwięcej tych młodych ciągnąć, nie? Żeby przychodzili na treningi, żeby się ogrywali i żeby tak jak, nie wiem, Dawid czy Mateusz później stanowili o sile tego zespołu. W tym roku wprowadzamy już 2 zawodników, to takich bardzo znaczących z juniorów. Są to naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy i uważam na tle i Ligi Centralnej i zawodników z tej kategorii wiekowej w Polsce. Są to czołowi zawodnicy w Polsce, także to jest bardzo ciekawy kierunek i rzeczywiście ci chłopcy na pewno bardzo, bardzo szybko wejdą do podstawowego składu. W tej chwili dostają dość duże szanse. Skiba już gra jako, powiedzmy, podstawowy kołowy. Czerwonka powolutku wchodzi. Tutaj zawsze są problemy związane z tym, że ci młodzi zawodnicy mają troszkę kłopotów w grze obronnej. Jeżeli te sprawy zostaną opanowane, to będą grali jeszcze więcej. Tak samo było z Tomkiem, tak samo było z Pawłem czy Kubą, nie? To byli młodzi chłopcy, którzy przyszli na trening, no i w tym momencie stanowią trzon zespołu. No i trzeba ich w pewnym momencie zastąpić. Wiecie doskonale, że ten mecz już niczego nie daje, ani górę, ani dół, ani im, ani nam. Ale daje nam dużo tam przed tymi ludźmi, którzy będą na trybunach. I znowu przyjdzie ich bardzo dużo, jeszcze więcej niż ostatnio i będą chcieli pobawić się. Pobawić się przy waszym zwycięstwie, przy naszym zwycięstwie. I o tym trzeba pamiętać, panowie, że gramy dla nich, gramy dla siebie. I to jest sprawa najważniejsza. Dużo ambicji, dużo walki. Ja wiem o tym, że w tej chwili takie rozprężenie się wkradło, bo to wiadomo, końcówka sezonu, ostatni mecz i tak dalej, ale musimy się jeszcze skoncentrować na tym meczu. Pokazać się z jak najlepszej strony, podziękować im za to, co zrobili dla nas w tym sezonie, bo rzeczywiście fajnie nam się grało tutaj, dużo nam pomagali i my musimy pokazać się, że jesteśmy zespołem, grającym dla nich. Jest momentami naprawdę bardzo ważny, ale mówię, róbmy to, co mamy robić, to co sobie założyliśmy. Wtedy nie będzie problemu, naprawdę. Nie będzie żadnych kłopotów. Tam mieliśmy troszkę kłopot z Tomkiem na dwójce, Tomek tam za płasko grał, tak? Raz tam rzucił, raz tam ładna nim wszedł. Potem już było bez problemu, tak? Dzięki za to, co zrobiliśmy. Mało, dużo, to się będziemy Wielu się zastanawiamy, odpowiedni człowiek. Będziemy się o tym zastanawiali później, to było dużo czy mało. Ja mówię, panowie, dzięki za to, co się stało. Ja powiem wam zupełnie uczciwie, jak zaczęliśmy pracować, ja byłem przekonany, że będziemy pierwszy szósty. I uważałem, że to takie miejsce jest dobre. Na koniec okazało, że mamy 7 miejsce, nie 6, ale gdyby nie ten ostatni mecz, byśmy mieli 5, tak? Tak. Także prawie gdzieś tam się nie pomyliłem, no coś nam się nie udało. Ja bym chciał, żebyście z tego sezonu jedno wynieśli, że wygrywamy zespołem, wygrywamy walkę. Jeżeli to będziemy grali, to super, będzie się szło do przodu i każdy z was będzie indywidualnie grał coraz lepiej i to będzie coraz lepiej wyglądało. Jak był zespół, jak była walka, to naprawdę my graliśmy dobre zawody. Najgorsze było to, tam gdzieś coś tam żeśmy zaczęli próbować sobie nawzajem udowadniać indywidualnie. I to gdzieś tam braki wtedy wychodziły. To naprawdę był niezły sezon, bardzo wam dziękuję, super. Dobra, Szymek. Panowie, dziękuję, że mi zaufaliście, każdy w jakimś tam na innym etapie, ale że byliście tutaj w Padwie, że jesteście, robimy to dalej. Także ostatni raz. Padwa Zamość! Szymon, dzięki. A teraz powiem na to, że więcej roboty do dziobu. Nowego malowania. Dzięki. No, dzięki. To jest tak bardzo łatwo oceniać zero-jedynkowo, czy udany, czy nieudany sezon. To był dość burzliwy sezon. Mieliśmy dużo trudności, było sporo zmian i wydaje mi się, że to, w jakim teraz jesteśmy momencie i jako zespół, i jako każdy z nas osobna, to jest pewien sukces, ponieważ w poprzednim sezonie zmienił się nasz trener, zmieniła się trochę koncepcja gry. Każdy z zawodników musiał się przyzwyczaić, zaakceptować nowy sposób, nową koncepcję gry i powoli nam się to udaje, zarówno każdemu z nas osobno, jak i zespołowi, jako całokształtowi. Myśmy podobnie zaczynali sezon pierwszy, ten 2021-22 i 2022-23 w podobnych okolicznościach. Pierwszy to była remont hali, kiedy była wymieniana podłoże, parkiet, nawierzchnia. Graliśmy to na wyjeździe, no ciężko się gra na wyjeździe. Wyjazdy, co w każdym tydzień musieliśmy pokonywać setki kilometrów. Nie było to najłatwiejsze, poza tym to, co wcześniej mówiłem, mamy publiczność niesamowitą, która nas uskrzydla, no i tego nam brakowało. Mieliśmy kilka porażek z rzędu, które przegrywaliśmy nieznacznie. Tak naprawdę niuanse zadecydowały o tym, że nie przywoziliśmy punktów tutaj do nas do Zamościa. Budowało to, widziałem w zawodnikach taką frustrację i każdy mówi, kurde, co się dzieje? Gramy sparingi przed okresem przygotowawczym, wszystko wychodzi. Wygrywamy z Mielcem, wygrywamy z Legionowem, gdzie później jest pierwsze i drugie miejsce w naszej lidze na sam koniec. A nagle zabrakło tego dobrego wejścia w sezon, takiego tego dobrego pierwszego meczu, żeby taka presja, którą sam sobie każdy na siebie nałożył, ona zeszła. Ten balonik po prostu pękł. I to nastąpiło dopiero z Anilaną Łódź na wyjeździe, gdzie fajnie, super parę rzeczy zafunkcjonowało i zeszło z nas to powietrze, takie negatywne, i zaczęło wszystko iść w dobrym kierunku. Więc ja, tak jak mówiłem chłopakom, nie mówiąc tego tam nikomu i głośno, zakładałem, że stać jest nas, aby znaleźć się w pierwszej szóstce. Zabrakło tego, mamy 7 miejsce, troszkę to boli z tego względu, że to miejsce zabraliśmy sobie przed ostatnim meczem w Żukowie, gdzie przegraliśmy i to tak mnie ten wynik troszkę zaskoczył. Byłem bardzo niezadowolony i sfrustrowany, bo rzeczywiście to był jeden ze słabszych meczów, jaki rozegraliśmy w całym sezonie. Boli ten mecz w Żukowie, gdzie nie usprawiedliwiam się teraz. Tam była hala, było bardzo gorąco na hali. Myśmy trenowali w takich warunkach spartańskich w zimę, gdzie mieliśmy 16 stopni i trochę, wiadomo, pod koniec sezonu ta wydolność już nie jest taka, jak powinna być, bo już dwa przygotowawcze okresy za nami, to zaczyna spadać. Na ciepłej hali się gra dużo gorzej. Niektórzy mogli tego nie wytrzymać. Po prostu, no, jak jest duszno, to albo jesteś przyzwyczajony do tego, a jak tak nagle jest takie uderzenie, że wygraliśmy z tym Żukowem w takim okresie, gdzie były ciepłe dni, ta hala się nagrzała. Może to nie jest sprawiedliwienie, ale gdzieś tam było widać po całej drużynie, że gdzieś tam opadła taka energia. Może to było przyczyną, może też koniec sezonu, takie już myśli o wakacjach, no nie wiem, ale no na pewno jak wchodziłem na parkiet, chciałem dać z siebie wszystko i chłopaki na pewno też tak myśleli i nikt tego meczu nie odpuścił, nie wierzę, że tak było. Trochę gdzieś tutaj w serduszku kuje. Gdybyśmy ten mecz wygrali, zajęlibyśmy 5. miejsce i to naprawdę byłoby takie adekwatne miejsce, na które nas było stać przez ten cały sezon. Uważam, że właśnie w tym sezonie liga była mocniejsza, w przyszłym sezonie będzie jeszcze trudniej. Ja powiedziałem to uczciwie, to będzie bardzo trudne, ale chciałbym, aby ten zespół zaczął walczyć o trójkę, czy znaczy o pierwszą trójkę tej ligi. Uważam, że to będzie bardzo trudne, bo te zespoły w przyszłym sezonie będą zdecydowanie lepsze, zdecydowanie mocniejsze niż w tym sezonie. Jakby tak zobaczymy, jak się wzmacniają niektóre kluby, to jestem zaskoczony, bo takich ruchów to nawet Superliga nie robi, a te zespoły naprawdę widać, że dysponują dużym budżetem i dużą chęcią zrobienia postępów i walki o awans do Superligi. Staram się zostawić, nie zostawić. Emocje są ogromne, tak? Ja od ciebie bardzo dużo wymagam, staram się na treningach jak najwięcej wkładać swojej wiedzy, swojego wysiłku, aby nauczyć zawodników pewnych zachowań, których ja bym chciał. To nie jest to takie proste, bo wiadomo, że każdy trener ma swoją koncepcję grania. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Ja jestem przekonany, że przez ten rok czasu właśnie to jest bardzo ważne. Nam się to udało, tak? To znaczy zawodnicy poznali mnie, ja poznałem zawodników i w tej chwili następny już rok możemy spokojnie pracować, bo wiemy, co możemy od siebie wymagać i czego się po sobie spodziewać. Bo i tak się mówi w sporcie, że sezon jest pokłosiem poprzedniego roku. Czyli jeżeli mocno trenowałeś w tamtym roku, to w tym roku dopiero zobaczysz progres, nie? Bo to się nie dzieje z dnia na dzień, nie? To nie jest tak, że pójdę na siłownię, wycisnę 120 kg na klatę i na drugi dzień walę 140 kg. To nie tak, musisz na tą siłownię pochodzić cały miesiąc, albo dwa, albo i trzy, odpowiednio się odżywiać i dopiero za te 3 miesiące podniesiesz 130 kg. Tak samo jest w sporcie, w piłce ręcznej. Żeby zrobić progres, musi to być etapowo. Najpierw trenujesz ciężko, miesiąc, 2, 3, 4, 5, 6 i rok i potem dopiero to oddaje, nie? To, co wypracowałeś przez ten rok, oddaję w przyszłym sezonie. I mam nadzieję, że teraz to się też tak wydarzy. No, Łukasz jest bardzo mądrym człowiekiem i wydaje mi się, że no, ma rację, muszę się tutaj z nim zgodzić, że tak naprawdę na owoce trzeba poczekać troszkę czasu, bo każdy od nas bardzo dużo wymagał. Był wcześniej trener Czerwonka, który zrobił ogromną pracę, bo wprowadził nas praktycznie od chłopaków, jeszcze mnie nie było, od 3. ligi. Ja już dołączyłem do zespołu w 2. lidze, mieliśmy awans z 2. do 1, z 1 walczyliśmy tak naprawdę o te miejsca, bardzo mieliśmy 2., 3, zawsze tam brakowało nam jednego meczu, 1, 2 punktów do tego, żeby wygrać tą ligę. No i awansowaliśmy również do Ligi Centralnej i ten sezon w Lidze Centralnej pierwszy dla każdego był zespołu, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, czego się możemy spodziewać, co później się okazało, że Liga Centralna jest ciekawsza niż PGE Superliga, bo tam w każdym meczu każdy może wygrać z każdym, ale nie oszukujmy się, czy Płock, czy Kielce, to tam gdzie nie pojechały, to tylko między sobą walczyły. Więc były tak naprawdę 2 takie mecze. A tutaj Liga pokazała, że jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo mocna i też wymagało się od tego, że przyjdzie trener i zrobi cuda. Jednak tutaj się muszę zgodzić z Łukaszem, że na wszystko potrzeba czasu i również uważam, że tak naprawdę ten zespół będzie można ocenić po tym bądź jeszcze następnym sezonie. Że jednak to jest proces, który musimy sami wykonać i na to wszystko trzeba czasu. No, moja żona jest super laską. Tak żona zawsze daje radę. No. To musi być w tym filmie. Że było ok. O Jezu, co powiedziałem. Ogólnie skromny chłopak jestem, nie lubię wywiadów.